Cześć wszystkim, witam się z Wami jeszcze w starym roku. Dzisiaj mamy 29 grudnia. Przychodzę do Was z filmem, którym chciałabym podsumować rok 2021. Spojrzeć na pewne sprawy już z perspektywy czasu. Myślę, że śmiało mogę porównać ten rok i etapy, przez które przechodziłam, do etapów, przez które przechodzi człowiek podczas żałoby. Wiem, że to jest dosyć mocne porównanie, ale tak czułam się przez większość czasu w ciągu tego roku. Pierwszym etapem dla mnie, najtrudniejszym, to był dla mnie najtrudniejszy etap, czyli sam początek. We mnie było mnóstwo złości, mnóstwo niezrozumienia, frustracji na to wszystko, co nas spotkało. Ja tak, dowiedziałam się o chorobie Stasia już w trakcie ciąży, w 21 tygodniu. Można byłoby powiedzieć, że jestem na to wszystko przygotowana. Wiem, co będzie się działo, ale tak naprawdę na to nie da się przygotować. Ta cała sytuacja od pierwszych chwil to było takie totalne zdarzenie się ze ścianą. Wiecie, no, jak każdy człowiek, miałam swój plan, swoją wizję na życie. Ja pewne doświadczenia już w życiu zebrałam i w mojej głowie, we mnie nie było miejsca na kolejne trudne doświadczenia. Ja po prostu każdego dnia toczyłam z sobą walkę, próbowałam zrozumieć, dociec, dlaczego akurat musiało się to przytrafić mnie, mojemu dziecku, mojej rodzinie. To dosłownie była walka z samą sobą każdego dnia. Ja się każdego dnia budziłam wściekła na życie. Miałam w sobie pełno po prostu niezrozumienia, ciągle miałam się takie znaki zapytania i tak naprawdę w pewnym momencie ja już dochodziłam do takiej paranoi, brakowało mi sił, aby już normalnie funkcjonować, bo tak naprawdę pomiędzy tym wszystkim dochodziły jakieś tam jeszcze inne problemy, to problemy zdrowotne z Antkiem, to prawda coś na tle jego rozwoju, no po prostu to była kupa dziwnych zbiegów okoliczności, dziwnych wydarzeń, złych informacji. I to po prostu było bardzo mocno przygniatające, ciężko. Ten etap naprawdę był trudny cholernie i to trwało tak naprawdę aż do pierwszej dysfunkcji zastawki u Stasia. To było, to trwało jakoś do końca właśnie maja, kiedy trafiliśmy do szpitala i w tym momencie zapaliła się czerwona lampka, że kurczę. Tyle mnie ominęło przez tą złość, ja każdego dnia byłam zła. I w tym momencie trafiliśmy do szpitala i ja nie wiedziałam, prawda, co będzie dalej, czy Staś wyjdzie z tego cały, czy ta dysfunkcja nie wpłynie jakoś źle na jego rozwój, na to, co już umie. Nie wiedziałam, jak może potoczyć się operacja, czy będą jakieś, prawda, efekty uboczne i właśnie w tym momencie zapaliła się czerwona lampka, że pozwoliłam sobie na tą złość, zamiast cieszyć się tym, co mieliśmy i korzystać tyle, ile po prostu było nam dane do tego momentu, żeby no mieć jakieś, prawda, chociażby na wszelki wypadek, jakieś dobre wspomnienia. Ja tego czasu po prostu nie wykorzystywałam. Tkwiłam po prostu w tej złości. I dosłownie, jak na pstryknięcie palcami, po prostu przestałam odczuwać te negatywne emocje, przestałam za wszelką cenę próbować zrozumieć to, co nas spotkało, bo tak naprawdę ja tego nigdy tego nie zrozumiem i w sumie nie chcę tego rozumieć. Także cieszę się, że udało mi się zrozumieć to, że złość mi nic tak naprawdę nie daje, a tak naprawdę bardzo wiele mi ta złość po prostu zabrała, tak? No, ja tego czasu po prostu już nie cofnę. I dlatego uważam, że to, o czym Wam teraz opowiedziałam, jest bardzo zbliżone podczas żałoby, no bo tak naprawdę tutaj pojawił się ból, smutek, żal, niezrozumienie, złość i to też się przechodzi właśnie podczas żałoby i tak naprawdę to trzeba przejść, to jest nieuniknione, żeby tak naprawdę ruszyć dalej. I tak podstępnie wkradł się kolejny etap i czuję, że sama też dałam się złapać taką pułapkę, czyli narzuciłam sobie pewien schemat, który jest narzucany niestety przez społeczeństwo na rodziców, na kobiety, na opiekunów dzieci z niepełnosprawnością, czyli wmówiłam sobie po prostu, że ja już na nic więcej w życiu nie zasługuję, że moje potrzeby, moje jakieś tam zachcianki, cokolwiek o co chodzi ze mną, jest mi po prostu do niczego niepotrzebne, że mogę żyć byle jak, wyglądać byle jak, funkcjonować byle jak, bo to i tak do niczego po prostu nie będzie nigdy prowadziło, że taki jest po prostu mój los i ja muszę to wziąć na siebie, muszę doprowadzić dzieci do porządku, postawić wszystko do pionu, a może kiedyś znajdzie się czas, abym mogła
odżyć, zrobić coś dla siebie, znowu stać się sobą. I tak to właśnie wyglądało. Wstawałam z rana, nie przebierałam się kompletnie z piżamy, chodziłam w niej cały dzień, nie obchodziło mnie to, czy mam umyte włosy, czy jestem ogarnięta, czy ja z tego domu wyjdę. Żyłam tak naprawdę od rehabilitacji do rehabilitacji, od lekarza do lekarza. Utrzymywałam tylko i wyłącznie dzieci przy życiu, czyli nakarmić, pobawić się, wyjść na spacer, położyć spać i po prostu, żeby wieczorem usiąść na tyłku, na kanapie, obejrzeć jakiś serial. I to były moje jedyne potrzeby na tamten moment. Na szczęście ten etap trwał naprawdę bardzo krótko, bo tak naprawdę tylko od czerwca do sierpnia, ale był to taki czas bardzo niszczący, zabierający mi moją tożsamość, bo ja w tamtym momencie stałam się tylko i wyłącznie mamą, nikim więcej. Ja naprawdę czułam, że ja do niczego więcej już nie nadaję. Jezu, to było straszne, naprawdę. To było też dosyć ciężkie, ale tak jak mówię, trwało to krótko, bo znowu kolejna lampka zapaliła mi się właśnie po sierpniowej dysfunkcji zastawki, czyli drugi etap tych problemów stasiowych. Wyszłam ze szpitala jakoś, prawda, po 3 tygodniach i usiadłam i powiedziałam, że ja mam już po prostu tego serdecznie dosyć, że ja nie mogę tak dłużej funkcjonować, bo ja szybciej wpędzę się w jakąś depresję, z której ja nigdy nie wyjdę, albo będę po prostu wychodzić z niej latami. Pomyślałam sobie, dosyć, kobieto, przecież ty masz 26 lat, jeszcze masz całe życie przed sobą, że nie mogę przecież na tym etapie całkowicie zapomnieć o sobie, bo przecież o to chodzi w tym wszystkim, że to ja muszę utrzymać to wszystko w ryzach, dlatego nie mogę stawiać siebie gdzieś tam na szarym końcu i nie mogę brać wszystkich problemów świata tylko i wyłącznie na siebie, że przecież jest Robert, że przecież on też jest chętny do pomocy, dlaczego tak wszystko właśnie, ja chłonęłam to wszystko jak gąbka, każdy problem, nie wiem, każdą wizytę, no wszystko, co było negatywne, z tej strony tej negatywnej, ja brałam dosłownie wszystko na siebie, no i dosłownie jak gąbka. No i właśnie w tym momencie całe takie spostrzeganie tego, co nas spotkało, samo spostrzeganie Stasia i same siebie diametralnie się zmieniło. Jak dobrze wiecie, ten etap sierpniowy to była dla mnie trauma. Ja wiem, że ludzie mają przechodzą przez większe bagno, przez większe problemy z dziećmi, ale to naprawdę była dla mnie bardzo traumatyczna sytuacja, ta sierpniowa dysfunkcja Stasia. Ja wtedy autentycznie walczyłam o jego życie i to mogło skończyć się naprawdę różnie, ale ten moment, ten etap naprawdę był mi bardzo mocno potrzebny, żeby pewne po prostu rzeczy zrozumieć, że ja nie mogę dalej tak funkcjonować, że ja muszę w końcu zacząć robić coś dla siebie. I właśnie w tamtym momencie zaczęłam żyć znowu jak stara ja, znowu odzyskałam tą taką szaloną część mnie. Już skończyło się tylko wychodzenie do tej nieszczęsnej Biedronki, ale po prostu znajdowałam czas, żeby zrobić coś dla siebie. Zamykałam się godzinami w łazience, żeby, nie wiem, zrobić fajny makijaż, ułożyć włosy, ubrać się, wyjść z koleżanką, z przyjaciółką na zakupy, cokolwiek. Po prostu to, co sprawiało mi przyjemność, ja po prostu to robiłam. Pojechałam do tych Katowic na koncert. Jak dla mnie to było najbardziej szalone przeżycie w ciągu tego roku. No i teraz rozwinę kwestię, prawda, spostrzegania Stasia. Jak dobrze wiecie, myślę, że wiele z Was zauważyło, że ja w kwestii jego rozwoju, w kwestii jego postępów podchodziłam tak bardzo z dystansem, nawet mając świadomość, że przecież wiele rzeczy w kwestii jego zdrowia się nie potwierdziło. Wiele założeń, przypuszczeń lekarzy, tak czy siak, ja podchodziłam tak bardzo, bardzo, bardzo z dystansem, tylko i wyłącznie po to, aby mi łatwiej się żyło, abym się nie zawiodła na przyszłość. Niestety jest to związane z innymi, też trudnymi doświadczeniami z przeszłości. Ja po prostu w pewien sposób jestem pesymistką, nie potrafię patrzeć na życie przez różowe okulary, ale właśnie w tym momencie po tym sierpniu zrozumiałam, że jest naprawdę bardzo dobrze, że mamy perspektywy, do których musimy dążyć, że Staś tak naprawdę skakuje nas każdego dnia. On ma zaledwie roczek, a potrafi już mówić kilka słów. W 9 miesiącu nauczył się samodzielnie siadać, pełza.
próbuje stać w pionowej pozycji na kolanach, no, potrafi naprawdę bardzo wiele rzeczy, a to wszystko miało się po prostu nie wydarzyć i zamiast ja cieszyć się tym, co jest, mało czerpałam z tego radości. Po prostu odhaczałam, okej, okay, nauczył się, okej, okay, dążymy dalej, ale w tym nie było takiej prawdziwej radości. Tak, tak uważam. To był naprawdę trudny rok. Totalna bomba, która spadła na nasze życie. Po porodzie mam wrażenie, jakby ktoś włączył guzik start, a ja w żadnym momencie nie mogłam włączyć pauzy i ktoś dodatkowo jeszcze przyspieszył ten czas, bo działo się z każdej strony... Źle się działo z każdej strony. No nie będę oszukiwać, po prostu ciągle coś dochodziło. Tych problemów, przez które przeszliśmy w ciągu tego roku była cała masa, byłam totalnie zmęczona, wyczerpana, ale też nie było tak negatywnie, bo bardzo wiele wyciągnęłam z tego roku i jestem z siebie totalnie dumna, naprawdę totalnie dumna. Ja byłam zazwyczaj takim lekko duchem, nie brałam większej odpowiedzialności na siebie, za dzieciaka, za czasów nastoletnich, to raczej rodzice zabierali ode mnie tą odpowiedzialność, ja nie brałam się za nic, za żadne formalności, za żadne załatwianie. Raczej tak kombinowałam, żeby ktoś załatwił coś za mnie, a tutaj no, musiałam przejść w takim naprawdę przyspieszonym czasie ogromną naukę, musiałam stać się natychmiast, dosłownie na pstryk, odpowiedzialnym rodzicem, musiałam nauczyć się podejmować trudne, ryzykowne decyzje, musiałam nauczyć się asertywności. Ja nigdy nie byłam asertywna, nigdy nie umiałam komuś się sprzeciwić, postawić na swoim, a tutaj musiałam walczyć nieraz o swoje racje, walczyć o siebie, walczyć o dzieci, walczyć dosłownie o wszystko. To był trudny rok, ale naprawdę bardzo wiele z niego wyniosłam. Ten rok i wszystkie wydarzenia, przez które przeszliśmy, ukształtowały mój charakter zupełnie na nowo. Ja nie sądziłam, że mam w sobie takie cechy charakteru, że jestem zdolna do takich poświęceń, że mam w sobie pokłady takiej siły, takiej waleczności, determinacji, poświęcenia. No nie, nie sądziłam, naprawdę. Jak spojrzę na siebie z przeszłości, na takiego głupkowatego człowieka, nie sądziłam, że człowiek w tak krótkim czasie jest w stanie tyle osiągnąć, bo to są osiągnięcia. Ja uważam, że to są osiągnięcia. Może nie do końca takie, jakie każdy by chciał, no bo nikt nie chce mieć chorego dziecka, ale to, z czym to wszystko jest związane i przez co musiałam przejść, aby mieć taką świadomość, jaką mam teraz, no uważam, że to jest naprawdę ogromny sukces. Czy da się być w pełni przygotowanym na narodziny niepełnosprawnego dziecka? Z perspektywy takiej formalnej myślę, że tak, da się wiele przygotować. Ale z perspektywy emocjonalnej ni chusteczki. Naprawdę nie da się na to przygotować. Nie wiem, jak długo bym mogła o tym wiedzieć, że moje dziecko urodzi się chore. W życiu bym się na to emocjonalnie nie przygotowała. To jest totalna bomba. I niestety trzeba mieć po prostu taką świadomość, że może być po prostu różnie. I przez to trzeba przejść. To jest nieuniknione. To jest pewien etap. Ja często wspominam o etapach, zwłaszcza właśnie na Instagramie, w postach, bo chciałabym, żeby wiele z Was zrozumiało, że pewne złe wydarzenia w życiu to jest tylko chwila, one nie będą trwały wiecznie. Ja z początku myślałam, że tak będzie wyglądało całe moje życie, że już więcej nic dobrego mnie nie spotka, ale to nie jest prawda, bo ja w ciągu tego roku nie mam tylko złych wspomnień. Ja naprawdę przeżyłam wiele fajnych sytuacji, czy to z dziećmi, czy to sama po prostu, sama dla siebie. Także chciałabym, żebyście byli świadomi tego, że to, przez co przechodzicie teraz, to nie będzie trwało wiecznie i to po prostu kiedyś minie. Nie wiem, u mnie to myślę, że szybko nastąpiło, bo rok to nie jest wcale dużo. Nie wiem, skąd to wynika. Nie wiem. Zawsze tak miałam, że szybko potrafiłam przystosować się do danej sytuacji, szybko potrafiłam wyciągać pewne wnioski, uczyć się żyć tak, jak jest teraz. Czy mam jakieś postanowienia na nowy rok? Nie. Nie mam żadnych postanowień, nie zamierzam niczego planować. Wszystko tak naprawdę wyjdzie w praniu.
Planowanie u nas kompletnie się nie sprawdza. Jedynie czego życzę sobie i mojej rodzinie, to więcej spokoju, więcej zdrowia. Dla samej siebie życzę więcej czasu, bym mogła zadbać o własne zdrowie, bo jest wiele rzeczy, które chciałabym po prostu sprawdzić, skonsultować. Wam również życzę dużo, dużo zdrowia na nowy rok, dużo spokoju, bo to jest najważniejsze. No i co? No, w kolejnych vlogach widzimy się już po nowym roku. Dzięki za ten wspólny rok i do kolejnego. Pa!